Cześć, dzień dobry. Słuchajcie, mamy nowego vloga, nowy dzień. Co prawda pół dnia już minęło. Ja się chciałam odzywać wcześniej, natomiast byłam zawalona pracą i po prostu nie udało się. Także odzywam się teraz, a mam ochotę po prostu nagrywać, bo mam dzisiaj taki fajny dzień i stwierdziłam, że to jest dla mnie też taka fajna, wiecie, odskocznia od wszystkiego innego, także nagrywam. Ale słuchajcie, przyszłam tutaj do kuchni, bo przyniosłam wczoraj sobie poduchy na balkon. Ale najpierw chyba muszę je wyprać. Tu są poduchy, ja je na razie tutaj zostawiłam, bo wiecie co? Chciałabym je wyprać, ale jest mały problem. Okazało się, że tutaj wszystko spoko wygląda. To są poduchy też kupione w Ikei. Wszystko spoko, spoko. Natomiast, o, tutaj też jest ok, ale z drugiej strony ta poducha jakby się trochę popsuła. Widzicie? I chyba muszę to wynieść na balkon. A na balkonie jest wilgotno, więc też nie chcę, żeby to za bardzo zawilgotniało. A chciałabym po prostu zdjąć to i wyprać, ale widzicie, to się wszystko kruszy. I myślę, że to po prostu syf wszędzie zostawi, także... No ale już myślę, że to jest dobry moment, żeby je wyprać i będę miała czyste na lato, także chyba teraz się też tym zajmę, wrzucę to do pralki, niech się robi, a ja się zajmę innymi rzeczami. Jakoś tam się udało, także ja to teraz wstawiam na pranie i będą czyściutkie. Minęło pół dnia, zaczęła boleć mnie głowa, ale staram się myśleć pozytywnie i nie pozwalam sobie na to, żeby popsuła mi humor, dlatego że bardzo cieszę się, bo zaraz wychodzę i dlatego też zaczynam się malować. Będę nakładała ten krem Herborian BB Cream Nude, taki w kolorze nude. No i właśnie, bo wymyśliłam sobie, że dzisiaj pojadę do Deals po te wafelki. Mam nadzieję, że będą, słuchajcie. No i może coś tam jeszcze innego sobie po prostu znajdę na spróbowanie. No ale to mnie cieszy. Ogólnie też muszę jechać do sklepu, bo podjęłam w końcu decyzję, że kupię sobie drukarkę, ale znalazłam jakąś taką małą, tanią. Także, no okazuje się, że coraz częściej jest mi potrzebna, więc stwierdziłam, że sobie sprawię taką. Tak, muszę jeszcze przy okazji coś załatwić, muszę odwiedzić kilka miejsc, ale to w zasadzie wszystko jakoś tak w miarę blisko mi się wydaje, także pozałatwiam sobie dzisiaj rzeczy, no i powiem wam, że bardzo, bardzo mnie to cieszy ogólnie, bo tak, no nie wiem, ten Deals mnie najbardziej cieszy, bo tak sobie wymyśliłam, tak to sobie to wszystko po prostu poukładałam, że po prostu pojadę tak, żeby być tam blisko i przy okazji, po prostu przy okazji coś tam sobie załatwię, nie? Także bardzo się cieszę. No i właśnie, robię makijaż w zasadzie, ale tak jak mówię, pół dnia minęło. Nie narzekam, tyle tylko, że po prostu trochę mnie boli głowa i tak, no wiecie, jak to jest, jak was boli głowa, to nie do końca jesteście tacy pełni energii i tak, ale ogólnie jest ok, bardzo się cieszę. Także chciałam tutaj na szybciutko wam pokazać taki, wiecie, makijaż, ale nie będę się malować, jakby nie będę wszystkiego używać, tylko chciałam wam też pokazać, to jest ten korektor z Klairs, który daje taki właśnie fajne, delikatne wykończenie, delikatne krycie, wiecie, nic tutaj... nic takiego ciężkiego, mocno kryjącego, matującego, wszystkie takie, mam wrażenie, delikatne produkty, no, których prawie nie widać, no po prostu wow, uwielbiam ten efekt. Zaraz wam jeszcze się troszeczkę zbliżę może, bo jestem zachwycona, słuchajcie, to jest aż niemożliwe. No i właśnie też tak zastanawiałam się, na co ja mam dzisiaj ochotę. Z jednej strony chciałam nałożyć podkład, a z drugiej strony myślę sobie, kurczę, idzie już lato i wiecie co, no jakby latem okej, podkłady, które długo się trzymają, się sprawdzają, no bo jest gorąco i nam po prostu wszystko spływa, a z drugiej strony nie chcemy nic takiego, wiecie, ciężkiego nakładać na twarz w zasadzie, tylko po prostu lekkiego, delikatnego, niech ta skóra sobie oddycha i wygląda naturalnie, także zobaczcie, mam wrażenie, że i ten krem BB, i ten korektor pod oczami, po prostu w ogóle nie widać makijażu praktycznie. Teraz, żeby tego nie zepsuć, trzeba uważać oczywiście, jaki puder na to nałożyć, bo to też dużo może zmienić, natomiast no chodzi mi o wykończenie tych kosmetyków, moim zdaniem rewelacje, także teraz szybciutko też pod oczy puder z Charlotte Tilbury, ten Magic Powder, który genialnie wygładza właśnie strukturę skóry właśnie pod oczami, tak wygładza, bluruje delikatnie, no
Genialny jest ten puder. A słuchajcie, nie wiem dlaczego, cały czas właśnie mam w głowie to, że zaczęłam oglądać serial Versace. I obejrzałam tam kilka odcinków na razie, chyba, nie wiem, dwa, trzy? Chyba trzy. I no, całkiem niezły. Tak. Oglądam sobie i jest w miarę okej. Okay. Także tak, tyle u mnie. Zaczęłam też książkę słuchać nową. Tak staram się trochę, wiecie, robić różne rzeczy dla siebie, więc tak nawet włączyć na te 10 minut po prostu książkę w ciągu dnia. No dobra, słuchajcie, to tak wygląda moja baza pod makijaż i zaraz sobie dokończę i odezwę się później. No nie mam jakoś tak za bardzo energii, co mam tutaj kłamać. Ale słuchajcie, jeszcze jedna rzecz, bo w ogóle przyszła do mnie sukienka i pokażę wam tę sukienkę w sumie, bo jest piękna, więc czemu nie, więc tak chciałam tak, wiecie, żeby też o niczym nie zapomnieć, bo ja mam tak, że jak po prostu wszystko na raz albo nic, bo to zapominam, nie mam czasu i w ogóle, więc tak muszę zrobić sobie jakiś taki plan, ale dobra, na wszystko mamy czas, także ja kończę makijaż. Zaraz się odezwę. Do brwi użyłam sobie dzisiaj tego produktu z L'Oreal, to jest Micro Tatuaż Unbelievable Brow. Ja mam w kolorze 104 Chatain. Nie jest to może najlepszy kolor, ale powiem wam szczerze, że jakoś mi nie przeszkadza. Lubię tego produktu używać, lubię nim malować sobie brwi, jest jakoś tak szybko, lekko. On taki jest bardzo delikatny, taki mam wrażenie, że po prostu delikatny. Można sobie nim zrobić krzywdę, dlatego że jakby on ma taką gąbeczkę i ta gąbeczka też się czasami zapycha właśnie od pudru na przykład. Ale można nauczyć się z nim pracować i jakoś sięgam po niego czasami. I lubię. Także dzisiaj właśnie też go sobie nałożyłam, a nie opowiadałam wam o nim chyba wcześniej, więc stwierdziłam, że powiem dziś. O wiele bardziej lubię ten z Maybelline. Jakby tamta kredka to jest w ogóle sztos. To jest najlepsza kredka, najlepszy produkt do brwi chyba jakiego używałam. Tyle tylko, że jest temperowana, więc to jest jej jedyny minus, ale ogólnie jest najlepsza, jest świetna. No, tego tak sobie po prostu czasami używam dla urozmaicenia. Pytacie od jakiegoś czasu też o tusz, którego używam. Także słuchajcie, używam głównie tego. To jest Maybelline Sky High. On daje mi taki fajny efekt, ładnie rozczesanych rzęs czarnych. Mi się on nie osypuje, utrzymuje się ładnie cały dzień. Bardzo ładnie tak rozdziela, wydłuża, pogrubia, no po prostu robi wszystko. Także tak to mniej więcej wygląda. Używam, słuchajcie, jeszcze tak tylko dlatego, żeby go zużyć. On niewiele robi, żeby nie mówić, nic nie robi. To jest Eveline Extension Volume. On ma taką silikonową szczoteczkę, która po prostu ładnie rozczesuje. I ja sobie go nakładam po prostu jako taką pierwszą warstwę, ale tak jak mówię, on niewiele robi. Nie jest taki mega czarny. Nie zostawia jakby dużo ta szczoteczka tuszu na rzęsach, więc to nie jest na pewno jego zasługa. Jakby to, jak rzęsy wyglądają, wiem, że jest zasługą tego tuszu z Maybelline. Także ten wam serdecznie polecam. Mam nadzieję, że już jest gdzieś do dostania, bo wiem, że był wykupiony przez jakiś czas i nie był nigdzie dostępny. Natomiast jest naprawdę bardzo fajny. No. Także tyle, jeśli chodzi o makijaż. Tu jest sukienka, którą zamówiłam. Kolejna sukienka z Nari. W ogóle nowe opakowanie. Jak to miło, wiecie co, przeczytać coś takiego naprawdę. Nowe kartki. Widzę nowy papier w ogóle w logo marki. Także powiem wam, że nie wiem, jakoś tak sprawia mi przyjemność wspieranie tej marki. Wiecie, no to jest jakoś tak fajnie, jak można sobie też obserwować, jak te sukienki powstają, kto je tworzy w ogóle i myślę, że to jest po prostu, to jest siła tej marki, o, na tej zasadzie. I już wam pokazuję sukienkę. Słuchajcie, sukienka w ogóle pięknie pachnie, bo one są psikane perfumami, także pięknie pachnie. I to jest nowa moja Poppy. Ja już mam taką w kolorze granatowym, natomiast no nie mogłam się powstrzymać na lato. Jest piękna, jasna. Te kolory są takie piękne. Te kropki takie brzoskwiniowo-różowe jakby z tym granatem. Uważam, że to wygląda przepięknie, także już zakładam i wam się niej pokażę i coś wam powiem. No i zobaczcie, czy ona nie jest piękna, czy ona nie jest taka typowo letnia, dziewczęca. Piękna. Już wam pokazuję całą. I słuchajcie, ja mam, tak jak powiedziałam, już taką granatową. I granatową mam, ona chyba wtedy była w dwóch rozmiarach w ogóle robiona. Teraz jest w trzech. Co prawda te rozmiary się w ogóle niczym nie różnią. Jakby jak porównacie sobie szerokość, na przykład, nie wiem, czy w biuście, czy gdzieś, to one wszystkie są w zasadzie takie same. One się różnią tylko długością. I ta najdłuższa, z tego co pamiętam, chyba ma 100 cm. Ja zamówiłam sobie tym razem M-kę, czyli taką średnią. Bo stwierdziłam, że na lato chcę taką trochę krótszą. Zresztą ona w ogóle jest, ona wiecie, jest trochę krótsza, ale nie jest za krótka. To nie jest tak, że to jest, wiecie, sukienka, która mega mi wszystko odsłania. Ona jest naprawdę, uważam, bardzo zgrabna, bardzo ładna. No nie odsłania wcale za dużo, ale jest taka dziewczęca, ma kieszeń.
Super. Wiadomo. Ten kształt w ogóle jest taki też nietypowy, bo ona tutaj ma doszytą falbanę, więc ona jest taka, wiecie, trochę duża, trochę bezkształtna, ale przez to też wygląda, mam wrażenie, bardzo ładnie dziewczęco przez te falbany. Można ją sobie tutaj też zebrać paskiem, tak jak zobaczycie u Kamili na Instagramie. Natomiast, no nie wiem, podoba mi się. Jest taka jaśniutka, fajna. No i tak jak mówię, to jest też jakby mam wrażenie fajne, że można sobie zobaczyć, jak te sukienki powstają, kto je tworzy, jak to się rodzi w ogóle ten pomysł i jak to się dzieje, że one potem, wiecie, są do kupienia, więc uważam, że to jest fajne. A druga rzecz jest taka, że tak naprawdę, znaczy tych sukienek z tego, co jakby obserwuję na Instagramie, sprzedaje się bardzo dużo, także jakby ja, to jest też fajne, bo ja obserwuję też tę markę od jakiegoś czasu i właśnie Kamilę i miło popatrzeć po prostu, że ten sklep się mega rozwija i tworzą coraz to nowe wzory, także no ogólnie kibicuję po prostu. I też druga rzecz jest taka, że nie każdy ma taką sukienkę, wiecie, w większości raczej spotyka się po prostu na ulicy inne i to jest, mam wrażenie, takie coś jednak nie tyle może nawet oryginalnego, bo to jest po prostu sukienka, tak? To nie jest tak, że ona jest nie wiadomo jaka, natomiast nie spotykam w zasadzie nikogo, tak wiecie, w tych ubraniach na ulicy, więc myślę, że to jest też fajne właśnie, jeżeli chcemy coś takiego niestandardowego i nie takiego oklepanego bardzo. Także tak wygląda ten rodzaj. To jest, nie pamiętam, czy biała popi, czy coś. Mogę Wam też podlinkować na dole. I ja, tak jak mówię, wzięłam tę średnią. Teraz zobaczyłam na metce, że to jest rozmiar M. No i tyle. Także tak się prezentuje. Mam na sobie dzisiaj w ogóle czarną bieliznę i prześwituję bardzo, bardzo delikatnie. Czyli prawie jakby w ogóle. No, widzicie, tu mam stanik. No tak troszeczkę, ale ogólnie no nawet nie rzuca się w oczy, raczej tego nie widać. Także tak wygląda moja piękna nowa sukienka na lato. Nie oddaję. Zostaje. Wszystko skończyłam, ogarnęłam się, ubrałam, także jestem już gotowa, jadę załatwiać to, co miałam do załatwienia, mam kilka rzeczy, a przy okazji jeszcze Wam pokażę, co założyłam. Zaczynając od góry, to jest bluza z Flawless, mogę Wam też podlinkować na dole, bo to są wszystko raczej rzeczy chyba z nowych kolekcji, więc znajdę gdzieś tam na stronie. Bluza z takim opadającym ramieniem jakby, z takim no dużym dekoltem w łódkę, także bez problemu ona fajnie opada na ramię. Do tego mam jeansy, to są jeansy z Reserve, które Wam mówiłam ostatnio przy porządkach w szafie, że kupiłam sobie takie boyfriendy. One są takie jak te białe, natomiast one są takie sztywniejsze na pewno niż te, które miałam do tej pory. No pewnie to jest przez te jakby ilość tego elastanu, tu jest chyba 1%, 1 albo 2 z tego co pamiętam i one naprawdę są takie trochę sztywniejsze. No zobaczymy, ja w nich pochodzę i zobaczymy, może one też z praniem, jakby wiecie, im więcej będę je prać, tym bardziej będą takie miękkie. No w każdym razie na razie są takie trochę jakby sztywne, takie wiecie, typowe bawełniane jeansy powiedzmy. Delikatnie rozciągliwe, do tego mam pasek z Calvina Kleina, tu mam zegarek z Daniela Wellingtona, taki srebrny z czarną tarczą. O, nawet się wyostrzył, także o, tak wygląda. No i do tego super stary. Biorę Louis Vuitton, kurtkę skórzaną i jadę, żeby załatwiać i mieć torbę na te wszystkie sprawunki. Założę do tego jeszcze kurtkę skórzaną. Biorę Louis, bo jest duży, także tutaj wszystko wpakuję, co będę miała. No i tak wyglądam. I jadę w końcu. Korki są dzisiaj takie na mieście. Nie wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Jest pół do szóstej. Może to po prostu standardowo już tak wygląda miasto w tej godzinie. W każdym razie wszędzie były korki. W jedną, w drugą stronę po prostu jak obserwowałam. Ale powiem Wam, że mimo wszystko jakoś tak... Ja nie wiem, czy Wy też tak macie teraz, że nawet takie wyjście głupie, nie wiecie, na zakupy, nie wiem, coś załatwić, to się okazuje, że to jest takie... Nie wiem, że to jest taka przyjemność. Naprawdę mi to sprawia radość. Jak mam nawet iść na zakupy jakieś spożywcze, to ja się cieszę. To pewnie przez tę całą sytuację jakby. Normalnie nie odczuwałam aż takiej radości, a teraz wszystko się pozmieniało. Dobra, słuchajcie, idę, bo jestem już na miejscu, jestem na Łopuszańskiej 22, idę załatwić kilka spraw, bo na szczęście tu jest kilka sklepów po prostu w jednym miejscu, także idę załatwić, potem Wam pokażę, co mi się udało, co nie, to lecę. Prawie wszystko, albo nawet wszystko, co tutaj chciałam, to załatwiłam. Także jadę teraz dalej. Słuchajcie, mam wafelki. Co prawda nie było ich w Deals, więc poszłam do Deals i mówię, nie ma. I w ogóle jakby jakieś przemeblowanie było. Nagle w ogóle mniej tych rzeczy tam i jakieś takie inne. I nie było tego, co chciałam. I w Milki to w ogóle prawie nie było. I tak mówię, oho, co tu się stało?
Ale poszłam do Action. Miałam nie iść do Action, bo mówię po co? Poszłam i tam były. Także... No. Przyjechałam po wafelki i mam wafelki. Bardzo się cieszę. Co prawda zmęczyłam się. Powiem wam, że ryza papieru jest cięższa niż ta drukarka, którą kupiłam. Także... No. Mam nadzieję, że to będzie działać wszystko. Dobra, słuchajcie, jadę dalej. Zmęczyłam się trochę, bo się nadźwigałam tych rzeczy. Ale jadę dalej i potem chyba odezwę się do was po prostu z domu, pokażę wam, co mam. No i taki tydzień. O. To jadę dalej. Jestem w domu, powoli się ogarniam z tymi rzeczami. I no, to jest drukarka, którą kupiłam. Ona jest mega leciutka, słuchajcie. Fajna, ta ryza jest cięższa. Musiałam też kupić papier, bo nie mam w domu, także... Zaraz będę to podłączać, zobaczę, czy to działa w ogóle, czy będę umiała i te tusze włożyć. No nic. Mam nadzieję, że to jest mega proste, ale pokażę wam, co kupiłam w Deals. Staram się znaleźć tutaj dobre miejsce i mam nadzieję, że nie jestem jakoś bardzo prześwietlona, niebieska w tym momencie, no ale jest sztuczne światło, więc musimy sobie jakoś radzić. Słuchajcie, już wam pokazuję, co kupiłam w Deals i w Action, ale jeszcze zanim to pokażę wam coś jeszcze, co zamówiłam, bo ja tutaj poodbierałam w ogóle też paczek, nie paczek. Też jakiś czas temu zamówiłam olej z kozieradki, z nasion kozieradki, także mam tutaj takie małe opakowanie, jest olej i słuchajcie, jeszcze coś. Bo generalnie, nie wiem czy obserwujecie, Ania maluje na Instagramie. No i Ania zaczęła, powiedziała, że będzie robiła jakieś takie wyzwanie na ujędrnienie biustu chyba, czy coś takiego, nie wiem, w każdym razie polecała takie produkty i stwierdziłam, że dobra, jak ona poleca, ja nigdy nic takiego nie robiłam, nie próbowałam, to mówię, dobra, zamówię, zobaczymy. I tym oto sposobem zamówiłam maleńką szczotkę do biustu, z tego co pamiętam, szczotka do biustu, szyi i dekoltu. Także zobaczymy, z marki Lulalove, ona ją właśnie polecała w takim fajnym woreczku, także ogólnie fajnie zapakowane. I w ogóle hit, zaraz wam opowiem, ja nie mogę tak naraz wszystkiego, bo wiecie co, ja potem nie kończę, nie mówię o co mi chodzi. O, jakie to przyjemne, to jest moja pierwsza szczotka, ja w ogóle ciała nie szczotkuję. Zastanawiałam się nad tym, czy nie spróbować, natomiast okazało się, ja mam skórę naczynkową i ja mam tendencję do powstawania takich pajączków, więc ja nie wiem, czy to byłoby dla mnie dobre, ja przecież najpierw musiałabym to skonsultować w ogóle chyba z kimś, z lekarzem na przykład, więc ja ciała nie szczotkowałam w ogóle, natomiast no, ponieważ słyszałam, że ona jest dobra, no i ta Ania maluje, właśnie robi teraz takie wyzwanie i ona właśnie pokazała te produkty, które warto kupić, ten właśnie olej z kozieradki i też tę szczotkę właśnie do biustu z tej marki Lulalove i powiem wam, że dzisiaj właśnie coś wrzucała na stories i wrzucała komentarze od osób różnych i powiem wam, że to jest niebywałe, jak jedna osoba może sprawić, że nagle po prostu nie można czegoś kupić. Tak właśnie te osoby wrzucały, że w ogóle ten olej z kozieradki, już w ogóle z nasion kozieradki nie jest nigdzie dostępny i że na przykład jak ktoś pytał u jakiegoś sprzedawcy, to mówił, że właśnie nie wie co się stało, po prostu nagle wszyscy się rzucili i nie ma. I powiem wam, że to jest właśnie takie śmieszne, że z jednej strony, znaczy ja rozumiem w to po prostu jakby w siłę tego, że kiedy ktoś coś poleca i ufa mu się, to potem, no ja kupiłam na przykład, mimo tego, że nie szczotkuję ciała, to kupiłam szczotkę. Ale chodzi mi o to, że nie wiem, normalnie osoby, które powiedzmy na przykład nie mają Instagrama, nie obserwują w ogóle i nie wiedzą, że ktoś coś polecił, nagle się okazuje, że wiecie, kupują coś od lat, na przykład idą do sklepu i nagle nie ma, i nie ma nigdzie, nie ma w internecie, nie ma nigdzie. Także to jest takie śmieszne, no że jednak jest siła w tych influencerach. No ale no i właśnie, kupiłam sobie tym sposobem właśnie szczotkę, która jest bardzo miękka, przyjemna, także pomyślałam, że może zacznę od takiej szczotki. Słuchajcie, jakie to jest przyjemne. Oj. Oj, chyba jednak kupię inną szczotkę. Oj, bo to myślę, że może tak fajnie relaksować. A ona jest o tyle delikatna, więc myślę, że naprawdę fajna będzie do biustu i do dekoltu, bo tutaj wiadomo, że potrzebne są trochę delikatniejsze niż takie normalne. Dobra, także to słuchajcie, tyle z zamówień. Już, wystarczy na razie. Wystarczy. Teraz słuchajcie, Deals i Action. Nie ma tego dużo, to jest taka jedna torba. Zacznę od Action, bo tutaj mam na samej górze to. I słuchajcie, kupiłam z tej serii, z tej marki chyba, Swiffer, kupiłam duster. I to jest takie coś, nawet nie wiem jak to nazwać, powiem wam szczerze. W ogóle jestem tak zmęczona, że po prostu, nie wiem, wylatują mi słowa z głowy i generalnie nie wiem jak to nazwać. No taka szczotka puchata do wycierania kurzu. I pomyślałam, że ona będzie fajna, bo ja mam na przykład taki żyrandol,
którego klosz jest zrobiony z takich jakby nitek i widzę, że tam jest kurz, ale nie mam pojęcia, czym to wytrzeć, bo szmatką jak to przecieram, to to po prostu z miejsca w miejsce się przenosi. I tak pomyślałam, że przyda mi się to do właśnie na przykład do kolejnego żyrandola, który jest zrobiony z takich drucików tylko, więc... Więc pomyślałam, że po prostu coś takiego, co będzie do przetarcia takich nietypowych powierzchni, może będzie fajne. Oczywiście, jak zwykle, nie było na przykład tych wkładów wymiennych, więc pomyślałam, problem taki, że no kupujecie coś i potem ciężko kupić wkład wymienny, więc to jest trochę bez sensu. Tak samo jak do tego Swiffera, ja już sobie radzę na inne sposoby i stwierdziłam, że będę kupowała po prostu inne rzeczy. Ale no generalnie w Action dzisiaj widziałam też ten Swiffer do podłogi, no ale nie ma tych wkładów wymiennych, żeby je wyrzucać, w ogóle to jest bez sensu dla mnie. W sensie sprzedają coś w sklepie, do czego nie ma potem wkładów wymiennych, tak samo tego płynu. Bo ten płyn też się wymienia, też się dokupuje, więc też tego nie ma. Więc no powiedzcie mi. Słuchajcie, tak jak wam powiedziałam, w Wilks nie było moich wafelków, ale były w Action i mam! Mam moje wafelki, także to one. Milka w białej czekoladzie. Słuchajcie, są przepyszne. No co ja mam wam mówić? Są przepyszne i ich jest 6 sztuk, a mówiłam wam, że kiedyś w Kauflandzie kupiłam i ich było 5 w ciemnej czekoladzie i kupiłam, słuchajcie, 3 opakowania. Albo się z kimś podzielę, albo nie. Stwierdziłam, że no dobra, jakby to kupię na zapas, żeby też nie jeździć do tego Action co chwila, bo mi się nie chce. Nie będę tam jeździła. No i stwierdziłam, że po prostu jak jestem teraz, no to wezmę i tak mówię, podzielę się z kimś, albo się nie podzielę i zjem wszystkie. Zobaczymy. No dobra, to tyle w zasadzie z Action. W Dills kupiłam chipsy paprykowe. Okres mi się zbliża, więc jakby te zakupy nie są do końca racjonalne, bo to nie jest tak, że ja jem takie rzeczy na co dzień, tylko po prostu byłam, to stwierdziłam, że no to jak jestem, no to już wezmę, żeby było i tak to sobie wiecie, czasami to jest tak, że to leży pół roku na przykład, chociaż ostatnio tak mniej leży. Dobra, kupiłam kolejną rzecz Oreo, też na wypróbowanie, bo ja tego nie jadłam, a mimo wszystko, mimo tego, że ciastek nie lubię Oreo, to takie rzeczy w czekoladzie bardzo, więc pomyślałam, że to też może być super, bo to jest po prostu pewnie to nadzienie z Oreo w czekoladzie, więc pomyślałam, że będzie również dobre. Kupiłam zupkę chińską, taką krewetkową, zwykłą i kupiłam też coś takiego, zupa instant o smaku pasty sojowej miso z makaronem typu noodle. To ona. No, stwierdziłam, że wiecie, jak na takie szybkie danie może kiedyś się przyda, no tam nie wiem, no w Dills to nie ma za bardzo takich, znaczy są zdrowe rzeczy, ale więcej jest niezdrowych. Słuchajcie, tak jak wam mówiłam wcześniej, czy nie mówiłam, biała czekolada już mi się skończyła jakiś czas temu i kupiłam jedną dla siebie i jedną dla mamy. Także jak mama robi naleśniki, to my często jejmy z Nutellą i pomyślałam, że może to będzie ciekawe, jak zjemy je z białą czekoladą. Także jedna dla mnie, jedna dla mamy, tak naprawdę. Co tu jeszcze? No, nic ciekawego, w sumie dobra, tu kupiłam kartkę. Kupiłam shortbread, bo uwielbiam te ciasteczka, po prostu uwielbiam i stwierdziłam, nie mam na nie ochoty, ale mówię, no teraz nie mam, a mogę mieć jutro, prawda? Wiadomo. Więc kupiłam, uwielbiam te ciasteczka, przypominają mi się czasy, jak sama jeździłam do Londynu jeszcze, albo jak moja koleżanka pojechała do Szkocji i też mi przywiozła te ciasteczka, po prostu fajne czasy mi się przypominają. Słuchajcie, kupiłam też paluszki beskidzkie, one są wszędzie do dostania, ale dawno ich nie kupowałam, stwierdziłam, dobra, jestem, to wezmę, o smaku serowo-cebulowym, bardzo je lubię, bardzo. To jest w ogóle, wiecie co, powiem wam, że kurde, ja normalnie nie jem takich rzeczy, jakbym nie poszła do sklepu, to bym tego nie miała i nie jadła, no. Także trzeba uważać. I ostatnia rzecz to są te crispy rolls. Bardzo dobre, ja kiedyś bardzo lubiłam te batoniki, one są takie małe, wiecie, na taką przekąskę. Czy tutaj? Nie. Jedna rurka ma 64 kalorie, tak? Nie wiem, jakoś tak głupio tutaj pokazują. Tak, chyba jedna ma 64. No to 220. No to nie tak dużo. No, luz. Dobra. No to słuchajcie, i to tyle w zasadzie. No nieduże zakupy, tak jak powiedziałam, głównie pojechałam po wafelki i przy okazji jeszcze kupiłam sobie coś tam na spróbowanie. Także to tyle z moich zakupów. Idę się teraz trochę ogarnąć, bo właśnie weszłam, muszę coś zjeść. A, jeszcze tą drukarkę muszę ogarnąć, czy ją w ogóle będę miała włączyć. To zadziała. Mam nadzieję, że tak, nie? Super easy jest napisane. Super easy, super affordable. Także no, mam nadzieję, że zadziała. Słuchajcie, jakie to jest maleństwo, naprawdę, tego nie będzie tutaj widać, że to jest takie malutkie. O, zobaczcie, to jest moja dłoń i to jest takie na szerokość, dosłownie jak moja ręka.
Na wysokość tutaj też podobnie. To jest takie maleńkie, aż jestem zaskoczona. Ja nie widziałam w życiu tak maleńkiej drukarki. No i super. Będzie można ją naprawdę, nie wiem, do szafki nawet schować po prostu. Wow. Takie malutkie. No, muszę teraz wiedzieć, nauczyć się jakoś gdzieś tutaj tuszę wsadzić, bo nie wiem gdzie i jak. Zanim jeszcze skończymy tego vloga, chciałam Wam coś pokazać, bo jakiś czas temu pokazywałam Wam zamówienie, które zrobiłam na stronie Bingo Spa i ja wtedy, żeby nie płacić za przesyłkę, zamówiłam też szampony, między innymi ten. Słuchajcie, 500 ml szamponu, ja pamiętam, że on kosztował mniej niż 10 zł chyba. Szampon do włosów, zielona herbata, keratyna, proteiny, jedwabiu. I słuchajcie, on jest bardzo przyjemny, bardzo fajny, sprawia, że włosy są takie naprawdę dobrze umyte, takie fajne, sypkie, lejące, takie... jak to, naprawdę takie lekkie, o! Przez to, że są właśnie ładnie domyte, nie są w ogóle przesuszone, nie są takie obciążone, delikatnie tak się odbijają od nasady, nic nie jest takie, wiecie, nie ma takiego przyklapu po prostu. I powiem Wam, że jestem zaskoczona, bo to jest wielkie opakowanie, 500 ml, mega tani, a naprawdę fajny. Także jeżeli będziecie robili jakieś zamówienie na stronie, to słuchajcie, dorzućcie sobie ten szampon. Znaczy, ja mam włosy cienkie, przetłuszczające się, o. I do tego wiecie, że rozjaśniane i z odrostem. Także jeżeli macie coś podobnego, to polecam Wam bardzo. Natomiast może są tam po prostu jeszcze jakieś inne, do innych rodzajów włosów, to możecie poszukać sobie czegoś dla siebie. Natomiast ja Wam ten bardzo polecam, bardzo przyjemny, bardzo fajny szampon, fajnie myje i jest taki właśnie delikatny, naprawdę. I sprawia, że te włosy są naprawdę takie umyte, bardzo przyjemne, no w ogóle nieobciążone, nieprzeduszczone. Także stwierdziłam, że powiem Wam o nim, bo ja go tak sobie już, wiecie co, używam od dłuższego czasu. No i Wam nie mówię często o rzeczach, które po prostu używam i potem nagle się w denku pokazują na przykład. A ja już tego szamponu, słuchajcie, no więcej niż połowę butelki zużyłam. Tyle chyba mi zostało jeszcze, także naprawdę muszę Wam częściej mówić chyba też o takich rzeczach, które po prostu sprawdzają się u mnie na co dzień. No ale właśnie teraz niech to będzie ten szampon. Dobra, słuchajcie, także kończymy tego vloga. Widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że miło spędziliście czas. I tak, no ja się muszę trochę tutaj ogarnąć, wykąpać, odpocząć przed jutrem. Także, no, także widzimy się już niedługo. Także do zobaczenia, pa!